Świetnie trafiłeś. Jesteś w podcaście Jarosława Półciednika. Polska Fika. Kto Fika ten znika. Polska Fika. Polska Fika. Polska Cieszę się, że słuchasz mojego podcastu. Zapraszam cię na miłą pogawędkę przy kawie. Dzień dobry. Z listą czasopism zostaliśmy jak ten chimizbach z angielskim. Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj zapytać, czy ta lista czasopism, która obowiązuje wszystkich naukowców, to jest rzeczywiście angielski Chimilis Bacha. Przypominam, że Chimilis to jest genialny naturszczyk, który miewał kontrowersyjne wypowiedzi i zachowania. Ale ważne jest, że z listą czasopism może faktycznie zostaliśmy jak Chimilis z angielskim. Zaczęła się ta sprawa właściwie podobnie do nowoczesności. Nowoczesność, można powiedzieć, rozpoczęła swoją długą, długą drogę w XVII, na przełomie XVII-XVIII wieku. W marcu 1665 roku, czyli mniej więcej w połowie XVII wieku, powstało pierwsze czasopismo naukowe, tak się to określa. Philosophical Transactions. Nazywało się to Philosophical Transactions, bo wtedy właściwie wszystko, co było nauką, było filozofią. Filozofia jeszcze się nie rozdzieliła, można powiedzieć, nauki, dyscypliny naukowe jeszcze się nie wyodrębniły polska fika No i wracając do tych philosophical transactions jakby pierwszym redaktorem i wydawcą jednocześnie był Henryk Oldenburg to był sekretarz także królewskiego towarzystwa naukowego Muszę powiedzieć, ujawnić ten fakt. Sam jestem redaktorem czasopisma naukowego już od kilkunastu lat. Jestem też od ponad 10 lat redaktorem naczelnym. Zaszczytna to i prestiżowa funkcja, zwłaszcza jeśli zestawić ten fakt z tym legendarnym początkiem czasopiś... czasopiśmiennictwa naukowego. Aczkolwiek musiałbym też przypomnieć że moim wydawcą jest Łódzkie Towarzystwo Naukowe że było kiedyś o że jakby sprawa pierw, pierwszych redaktorów tego czasopisma to też jest sprawa początków Uniwersytetu Łódzkiego i tak dalej i tak dalej W każdym razie czasopisma były wytworem mediów tym konkretnym medium stwarzającym je był druk na papierze biedne lasy oczywiście nawet praca naukowa opublikowana w czasopiśmie w języku angielskim nosi nazwę taką samą jak nośnik czyli papier właśnie od czasu struktury rewolucji naukowej Tomasa Kuna wiemy że w naukach przyrodniczych najważniejsze sprawy, czasami rewolucje, dzieją się w artykułach, nie książkach. Artykuły te w niektórych dyscyplinach miewają czasami zaskakująco krótki format. Niektóre bardzo poważne artykuły mają cztery, siedem stron. W naukach przyrodniczych. Publikacje książkowe są albo dla emerytowanych profesorów, albo dla popularyzatorów nauki. Inaczej rzecz się ma dla humanistów. Format książki umożliwia i wymaga kompletnie różnych kompetencji i umiejętności, które to mogą ujawnić się właśnie w formacie książki. Format książki to jest, przypominam, według definicji kilkadziesiąt stron, no ale... Zazwyczaj jednak książki mają po kilkaset stron. Od długiego czasu naukowcy korzystają z dobrodziejstw w publikacji online, w internecie. Mało tego, coraz większym wzięciem cieszy się idea otwartości. Co zatem idzie, żeby zapoznać się z pracą naukową, wystarczy odnaleźć w otwartym dostępie artykuł w formie elektronicznej, o który idzie człowiekowi czasami od lat 80. XX wieku niektórzy autorzy publikowali w otwartym dostępie swoje artykuły w wersji, które wysyłali do czasopis. Wersja opublikowana często różniła się od takiej wersji właśnie opublikowanej w otwartym dostępie, ale jeśli ktoś miał szczęście, niekoniecznie różnice musiały być duże. Dobra nauka za darmo w zasięgu ręku dla każdego. No, można powiedzieć marzenie. Wraz z rozwojem idei otwartości i wraz z rosnącymi rozmiarami wielkiego magazynu danych, bo tak można przecież zdefiniować internet, pojawiła się idea publikacji danych badawczych. Jesteś na stronach, jesteś w podcaście Jarosława Płóciennika, Polska Fika. Cieszę się, że ze mną jesteś. Dzisiaj rozmawiam o idei czasopisma naukowego. Wracając do idei otwartości, wiele artykułów naukowych jest w ten sposób publikowana, że zawiera również dane badawcze. Te dane badawcze to jest rzecz niezwykle, niezwykle istotna. Zaruszowuje się jednocześnie wielka perspektywa rozwojowa i zarazem problem. Wiele artykułów naukowych mogłoby być lepiej ocenionych, gdyby zarówno recenzenci, jak i konkurenci mieli dostęp do danych badawczych. No. Na marginesie mogę jeszcze dodać, że wielu oszustw także można byłoby uniknąć. Dlatego między innymi pojawiła się dzisiaj na stronach brytyjskiego Guardiana propozycja młodego psychologa z Londynu. Aby hmm, odesłać na emeryturę pojęcie artykułu naukowego i zastąpić go pojęciem, cytuję, internetowej strony z notatnikiem łączącej dane, kod i interpretację. Stuart Ritchie, bo tak, to się, tak się nazywa ten psycholog, argumentuje, że, cytuję, osiągnęliśmy zdumiewający postęp w tak wielu dziedzinach nauki, a mimo to. Nadal grzęźniemy w starym, badliwym modelu badań publikacyjnych. Dodaję, że niektóre dziedziny nauki już zmierzają w kierunku, które tu opisał używania katalogów, czyli repozytoriów internetowych zamiast czasopism, żywych dokumentów, zamiast żywych skamieniałości. Czujecie, to. to... Że poruszamy się w ramach skamieniałości. Mimo to, że żywych, to jednak skamieniałości. Autor wystąpienia kończy wezwaniem. Czas, aby reszta nauki poszła w ich ślady. Stuart Ritchie jest psychologiem i wykładowcą w Centrum Psychiatrii Społecznej, Genetycznej i Rozwojowej w King's College London. Czyli reprezentuje nauki medyczne. Problemów jest wiele. Najważniejsze widzę trzy. Dane badawcze, po pierwsze, na przykład w medycynie, to kompletnie różna sprawa od danych badawczych, na przykład w archeologii, czy nie przymierzając, w badaniach nad kulturą, które tak się jakoś złożyło, że ja obecnie reprezentuję. To generuje inne problemy, także metodologiczne. Istnieją metody ilościowe i jakościowe, na przykład. Po drugie. Dane badawcze różnych rozmiarów muszą być składowane na serwerach, których utrzymanie nie jest darmowe. Trzeba rosnących lawinowo, hiper, giga, mega godzin energii do utrzymania i chłodzenia tych serwerowni. A to z kolei nasuwa pytania o źródła finansowania takich publikacji. No i po trzecie, format artykułu wykuwany przez stulecia. No, to jest pewna kultura myślenia i argumentacji. Wiedza o tym, wiedzą o tym świetnie użytkownicy języka angielskiego, przyzwyczajeni do dyscypliny komponowania. Każda dyscyplina ma tutaj nieco inne standardy. No, można byłoby oczywiście powiedzieć, że to nie tylko w, na, na Wyspach Brytyjskich, nie tylko w obszarze języka angielskiego. Tak, to wszystko prawda. Jednak. Anglojęzyczni są szczególnie mocno znani z tego, że od szkoły podstawowej uczy się bardzo wyraźnie tej dyscypliny właśnie, mieszczenia się w odpowiednich ramach, ilość słów się liczy itd. Propozycja Stuarda Richiego, tyleż rewolucyjna, co oczywista i stwierdzająca pewien stan rzeczy w wybranym odcinku rzeczywistości, czy wycinku rzeczywistości, wysłania na emeryturę artykułu naukowego, stawia polską reformę Gowina jakby w dziwnym świetle. Ta polska punktoza, ocena dorobku naukowego, a przypominam, że to jest ocena dorobku naukowego zarówno jednostki w postaci naukowca, jak i ocena naukowego Dorobku naukowego i jakości pracy naukowej jednostki w rozumieniu na przykład uniwersytetu czy akademii. Na podstawie opublikowanych głównie artykułów we wskazanych przez Ministerstwo Czasopismach, no to jest jakby Himmelsbach z angielskim, jak ten przemilcze w tym miejscu. Ja, 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 lista czasopism została kompletnie skompromitowana przez ręczne korekty Czarnka. Przypomnę tutaj, że minister Czarnek awansował m.in. swoje publikacje podnosząc punktację czasopism, w których zwykł publikować. Nie dość że już lista Gowina była wadliwa, oprotestowano ją wielokrotnie, to na dodatek jej podstawa ideowa okazuje się w świetle najnowszych publikacji, między innymi tej dzisiejszej Guardiana, jakby anachroniczna. Nijak manipulacje, podkreślę jeszcze raz, manipulacje Czarnka tego nie niwelują. Wrażenie chininy Bacha. Chyba jednak pozostaje w mocy. Wysłuchałeś najnowszego podcastu Jarosława Półciennika, Polska Fika. Dzięki wielkie i zapraszam Cię do następnego razu. Polub ten podcast i zapraszam Regularnie, co najmniej co tydzień, jeśli nie częściej. Do zobaczenia.